Witam serdecznie, kolejna droga na trening. Dzisiaj idziemy na... Dzisiaj widać, idziemy na sparingi. Jestem trochę spóźniony. Mam nadzieję, że nie spóźni się za dużo. Kędziarzami, oszustami, każdy sobie rzepkę skrobie. Pamiętam, jak miałem zapalenie mięśnia sercowego, później zawał. Byłem bardzo młodym człowiekiem, 18-19 lat. I już wtedy właśnie, bo jak leżałem tam na moriomie, w tych zamkniętych oddziałach, na tych sercowych, to raczej tam dużo młodych ludzi nie było. I to miałem pole do popisu się pytać właśnie, bo już wtedy zauważyłem pewne sprawy, które mnie ciekawiły i chciałem poznać odpowiedź. A że byli osoby starsze, z większym doświadczeniem i każdy ma jakieś tam swoje zdanie. Pamiętam, dużo oni już dali mi śladów że tak powiem, i przypuszczeń, dlaczego u nas tak właśnie jest, a nie inaczej. Dlaczego inne nacje się trzymają razem, a my sobie kopiemy po tyłkach. Że na przykład, jeśli Polak się potknie albo ma problemy, to bardziej może liczyć na to, że go jeszcze okradną swoje rodacy, niż mu pomogą. Chociaż zawsze są wyjątki, to jest piękne. I teraz jest pytanie, jeśli mamy więcej tych złych zachowań, to dążymy właśnie, że jest, one się pomnażają. Bo jeśli ja jestem w porządku, a 5 razy ktoś mnie okradnie, a 10 razy ktoś mnie oszuka, w pewnym momencie nawet ten najwierniejszy katolik może powie: kurde, mam dość, no po co mam być frajerem, teraz ja też będę podobnie czynił. No i wracając do wątku, skąd to się bierze. Robiłem odcinek o szkolnictwie i tu jest już trochę pogrzebane, bo zawsze się zastanawiałem, że właśnie jeśli mamy taki duży nacisk na tą wiedzę, w liceum, w gimnazjum, w podstawówce czy na studiach, że na pewno jeden student przyzna mi rację, że w jego kierunku jest pełno różnych dziwnych przedmiotów, których on nigdy nie będzie potrzebował, albo są zbędne i on ten czas, tą wiedzę, bo wiadomo, nie jesteśmy nadprzyrodzeni, tak samo jak trenujemy jakieś sporty, nie mogę być jednocześnie siłowcem, czyli tam sporty siłowe, a jednocześnie być wytrzymałościowym, czyli kondycja, inne partie mięśni. To czyli jak ja się uczę mocno historii, to trudno też znaleźć mi miejsce na przykład na polski, czy matematykę, czy inne przedmioty. Jeśli w naszej edukacji jest tyle przymusowej wiedzy do nabycia, to skłania nas do oszukiwania. I na przykład w innych krajach, czy w Ameryce, czy w Anglii, w Niemczech, ściąganie jest bardziej krytyczne. U nas jest też to zatępione, ale jest przymrużenie oka na to, no bo wszyscy wiedzą, jak jest, trzeba sobie radzić. Już od najmłodszych lat kreujemy takich krętaczy i oszustów, czyli kto jak najlepiej umiał oszukiwać przy ściąganiu, prawdopodobnie w życiu będzie podobnie sobie radził. Czyli powiem, dam wam taki prosty przykład ze mną. Pamiętam pierwsze prace w Holandii. Ostro tam haruje, pot się leci i kurde, robiłem przy takich słoikach. To były chyba czereśnie albo coś takiego. Mówię, kurczę, pracuję ostro, to chyba mi się należy, że odkręcę jeden, napiję się. I teraz jak to mówię, to jest jakaś parodia. Ale coś w tym jest, bo pamiętam, jak mama była krawcową. I teraz wracamy teraz do czasów właśnie Związku Radzieckiego i jak byliśmy pod ich butem, że pracowaliśmy na ten kraj, żeby on mógł się szybciej wybić i prowadzić równoległą wojnę zimną z Amerykanami. Kosztem właśnie takich krajów jak Polska, Czechy i inne, Węgry, to
to właśnie u nas było mniej tych produktów, bo dużo szło właśnie do nich, czy tam jedzenie, czy inne produkty. I właśnie uczyli nas tu też kombinowania, bo jeśli ktoś miał to dobrze postawiony, bo z mięsem pracował, albo nie wiem, lekarz, cokolwiek, coś co inni bardzo było pożądane i to chcieli, to mógł się wymieniać na czarnym rynku tymi towarami, mógł sobie zapewnić inne, lepsze rzeczy. I pamiętam właśnie, jak byłem mały, to mama zawsze miała igły, nitki i też prawdopodobnie z tego zakładu i tego nikt nie brał za złe, tylko widzicie, jak Polska się zmienia, staje się prywatnym bardziej z resolucją. Także teraz to jak ktoś jest taki kombinator, to krada te zakłady niemieckie czy tam inne, ale oni już sobie z tym radzą, są ochrony, są przeszukiwania. Taki przykład wam dam, co na przykład w krajach zachodnich, jak powstawały te bramki, co u nas są teraz w sklepie, to co na pewno kojarzycie, co to Tita, jak ktoś przychodzi, to zawdzięczamy właśnie Polakom. Bo Polacy robili taki trik, że nakupowali produktów, poszli już do auta, spakowali, znaczy nie chcieli to spakować, do auta, spakowali to, wrócili się z powrotem, wzięli te same produkty i dodali dwa inne, że niby się cofli i jeszcze to chcieli, tylko za to zapłacić, bo to wzięli. No i to przechodziło, ale sklep szybko się skapnął, że mają duże braki, gdzieś giną towary, jak giną, no i postawili właśnie te kitające rzeczy, że wtedy już się nie dało tego takiego trika zrobić. No i właśnie to kombinatorstwo dawało nam przeżycie, ale jest to też taką wadą, że gdybyśmy nie byli pracowici, to raczej bylibyśmy tak zniszczonym narodem i do likwidacji, że nie warto byłoby nas trzymać, a ta pracowitość i to, że próbują nas zmienić właśnie, że nie wolno tak działać i za buta teraz, za butem Niemców czy Europy Zachodniej ten poziom życiowy trochę się podwyższył, jest lepiej. To jakoś funkcjonuje, jak jest ci gorzej, możesz zawsze wyjechać, tak jak to mówił ubiegły nasz prezydent, albo wziąć kredyt i tu harować. No a teraz za czasów PiS-ów wydaje mi się, że jest jeszcze lepiej, ale wracamy właśnie do tego i tu przedstawiłem te dwa właśnie powody, dlaczego Polak tak kręci i tak dla siebie jest niedobry, skąd jest takim mega super oszustem. Właśnie tak jak mówię, że to już edukacja ma swoje korzenie, że mamy czegoś zanadto i wtedy wymusza to właśnie kombinowanie. Albo mamy, no ci bardziej uzdolnieni, że tak mają wyższy poziom IQ, jakoś sobie dadzą radę, tylko tyle to jest smutne, że oni wtedy też Zachód ich wykorzystuje, bo oni tu długo miejsca nie zagrzeją, bo oni są naprawdę narodowcami i na pieniądzach ich nie zależy. Ale to tak jak byłem na grillu, to niektórzy właśnie się śmiali, że takie osoby są nieporadne. Bo wiadomo, jeśli ktoś ma ogromną wiedzę w jednym, to w drugim może być słabszy. Ale normalnie właśnie na zachodnich realiach, jeśli ja mam jakąś dobrą wiedzę, to ja za to mogę sobie zarobić. I za te pieniądze mogę wynająć sobie tych ludzi, którzy w tych problemach, których się nie radzę, to oni za mnie to zrobią. O i tu właśnie może przystać właśnie cała gospodarka na tym też polega, jak my jesteśmy wychowani. Plusem jest to, że Polak zawsze sobie radę tam zrobi, czy z prądem, czy z czymkolwiek, pokombinuje i zrobi. No i sobie zaoszczędzi. A minusem jest to, że to co my zrobimy często nie jest fachowe i może przynieść nam większe szkody w przyszłości. Minusem jest to, że gospodarka się słabiej kręci, bo nie dajemy zarobić innym, ale dlatego, bo po prostu mamy mniejsze zarobki, a na przykład taki Anglik, Szwed, Norweg, czy Francuz, czy Amerykanin nie będzie się tam pocił nad hydrauliką, czy czymś tam, bo on w swoim fachu, jeśli jest strażakiem, czy jest murarzem, zarobi tyle, że stać go tam na niańkę, na cokolwiek by tylko nie chciał. No, czyli wiadomo, zawsze trzeba, nie można mieć wszystkiego, trzeba z czegoś zrezygnować, albo jeśli ktoś się nie urodził w bogatej rodzinie, trzeba mocno przyciąć pasa i nie masz tej pewności, czy się uda, ale możesz próbować. Właśnie na tych szansach działa też cały marketing.
zawsze piłka mi się w tym względzie podoba, że piłka może każdy grać. Ma cele, ma pokazane, że jak będzie tym najlepszym, ma o co się starać, to może kiedyś zarabiać duże pieniądze, grać w dobrych klubach, być sławnym i bla bla bla, nie? No ale to właśnie jest tylko zarobek. Porzucamy mięso, wszyscy za tym gonią, czyli kupują te buty sportowe, koszulki z tymi piłkarzami, jeszcze inne pierdółki. I to się tak wszystko kręci, ale to tak, to mi przypomina właśnie też loterię. Czyli na przykład załóżmy, że lotto jest moje i ja to wypromowałem, jest tam ileś już tych kiosków, to wszystko tak jak teraz funkcjonuje i na przykład 10 milionów kupi los za 10 zł, to mamy 100 milionów w puli, a ja dam na przykład za opłaty, za to wszystko, na przykład tych pracowników, no załóżmy, że połowa, 50 milionów mi trzeba, zostaje mi 50 milionów, 10 milionów daję do puli, do wygrania, a 40 moje. No to są takie złote, podstawowe plany na biznes. Może nie piramidy. Mam jeszcze czas, wyjaśniłem właśnie, dlaczego jest tak w Polsce. Ciekawe, jak wy jeszcze myślicie, dlaczego właśnie u nas jest tak, że rzadko stajemy za sobą i jesteśmy tak dobrymi kombinatorami, sobie radzimy. To wyjaśniłem. A właśnie ten system piramidalny też mnie właśnie korci. Nawet wam powiem, że sam chciałem coś takiego zrobić. Jeszcze nie wiem, czy tego nie zrobić. Zbliża się walka Mayweather McGregor. I mam, już pytałem paru znajomych, chętnie przeznaczyliby duże kwoty, jeśli by na tym zarobili. Tylko właśnie w piramidzie się nie mówi, dlaczego, na co się robi. No i na przykład, załóżmy tam wam, sprzedam wam taki przykład na tą piramidę. Teraz, żeby Mayweather wygrał, jest 15%. To jest nawet dużo, a moim zdaniem, no pewniak jak nie wiem. I załóżmy, biorę od 10 kolegów po 50 tysięcy i gwarantuję im, że w tydzień albo dwa tygodnie zrobię im zysk 5%. W bankach nigdzie prawie tyle nie dostaną, to oni będą się cieszyć, a ja mam swoje 10%. No i czyli nazbieram sobie ten milion i mam 10% z miliona. Ile to jest 100 tysięcy, tak? No i 100 tysięcy sobie zarobiłem. Gorzej, jak to nie wyjdzie, no to albo oni wam, że tak powiem, znajdą długą gałąź ze sznurkiem, albo będziecie musieli się szybko ulatniać z tego kraju, albo po prostu odpracować im to. No, to będzie ciężka praca. No i to w sumie tyle. Mnie jeszcze zostało kawałek drogi. Czasu, o kurczę, 9 minut, spóźnię się, no nie. A co jeśli chodzi właśnie o mój boks, to też jest śmieszne. Chciałem mieć jedną walkę na ringu, zawsze takie marzenie. I to już miałem od dawna, pamiętam jak szwagier mi powiedział, że to była, że on mnie zachęcił, ale no, może tam w ciut. Ale to już miałem dawno to marzenie, jak mój kolega Krzysiek Berski pamięta, to byliśmy już w Karbo w wieku tam 17-18 lat, ale wtedy dla nas kwota 50 zł miesięcznie to była ogromna, bo ani takiego kieszonkowego nie mieliśmy, szkoła było, się nie pracowało, to trzeba porzucić te marzenia, a już wtedy nam powiedzieli, że jesteśmy za starzy. No to długo nie myśląc się zrezygnowało po 2-3 treningach. Później długo nad tym myślałem, ale zawsze był strach albo coś. Mówię, kurczę, dochodzę tam 29 lat, jak zacząłem. Mówię, albo teraz, albo nigdy. I wam powiem, że strach to ma jednak wielkie oczy. Zawsze może coś się stać. Mogę wyjść do pracy, do szkoły i złamać nogę, albo cokolwiek może się stać. No wiadomo, ryzyko jest też procentowe. Może w tym sporcie jest większe, ale tak jak mówią trenerzy, jeśli dobrze się nauczysz podstaw i obrony, to mało mogą ci zrobić. No i nie żałuję, miałem wyjść tylko na jedną walkę i to w Wodzisławie Śląskim spędziłem. Pozdrowienia dla Edzia, który to wszystko filmował. Kurczę, no atmosfera, to wszystko, no marzenie spełnione, tylko może nie ma tego jak marzymy na olimpiadzie albo telewizji, ale coś, ale ta cała oprawka, ten ring, no pięknie. No tylko, że Edzio no, mówił mnie, że choć zrobimy 100 odcinków z tego boksu,
niestety Edzio też się trochę wysypał, może jeszcze wróci. I nagrałem 60, to przystopowałem, oczywiście nadal trenuję, bo narodziły mi się nowe cele. Do tamtej pory stoczyłem 7 walk, z czego 4 przegrane, 2 wygrane i 1 remis. A walk notowanych to miałem chyba mniej niż 5 jeszcze, czyli jestem całkowicie w tych amatorach. I marzy mi się mieć ich przynajmniej 10, ale wiecie co, jak się tak nie poddajesz i szukasz kolejnych celów i próbujesz wytrwać przy czymś, to nawet widzę, że teraz będzie ten rok, co ćwiczę i w grudniu będzie rok, kiedy była pierwsza walka, to widzę, że jednak są te efekty. Kolejny sport opanowałem i mam ogromny szacunek, bo trzeba przełamać te pewien strach, żeby to zrobić. Sam trening jest trudny, bardzo wymagający, a co dopiero wyjść do ringu. Tylko mówię, że warto, naprawdę warto. Szkoda, że dzisiaj znowu nie ma Dawida, ale prawdopodobnie będzie jutro. Ja zazdroszczę im tej kondycji. Kurczę, ja nie wiem, jak się nie zapytam, jak oni będą dzisiaj zregenerowali, choć wczoraj był jeden dzień wolnego. Ja nie wiem, albo ja mam taką słabą poprzez te problemy z sercem, że jest słabsza regeneracja. W sumie zawsze to widziałem, ale pamiętajcie, możecie być na wózku, możecie być do tyłu, ale to wy sprawiacie, że będziecie mieli lepsze geny, większe szanse na zdrowsze i silniejsze dziecko, jeśli będziecie pracować nad swoimi słabościami, a ogólnie będziecie rozwijać swoje jakieś umiejętności. Przynajmniej jest taka moja teoria. I zaraz pojedziemy. Właśnie o tyle ze mną jest taka śmieszna też historia, że pamiętam, jak lekarze mi to wszystko powiedzieli, to wziąłem na AWF. Kurczę, tam były świetne dziewczyny, ale wtedy wierzyłem w to wszystko, że długo nie pociągnę i mówię, kurde, po co komuś głowę zawracać, albo nie daj Boże wpaść z kimś i komuś tak nabrudzić, a ja tam zejdę z tego świata tak szybko. Jednak trochę te losy się inaczej potoczyły i powoli już iluś lat sobie szukam partnerki życiowej. Jak wielu z was wie, że to jest bardzo trudne, jeszcze o tyle, że na żywo mu to słabiej idzie. Chociaż muszę też to właśnie poprawić. Najważniejsze to wiedzieć, czego się chce. Kurczę, jakbym tak... Podobnie myślącym do mnie, kurczę, byłoby ciekawie, tylko właśnie na zachodzie to jeszcze jako tako można było zrobić, tylko zawsze było tę barierę językową. Jak już opanowałem ten angielski w miarę przyzwoicie, to właśnie wróciłem też właśnie dla kobiety, z którą mi się nie ułożyło. Bardzo dobrze jej życzę, świetna dziewczyna. Tylko się nie dogadaliśmy. Dalej się to potoczy. Ja nie wiem, właśnie nie mamy nic do stracenia, nawet jakby nie założył rodzinę. W ogóle nie wiem skąd taka presja. Tak sobie myślę, kurczę, jak ja mam zajebiste życie. Mam wszystko, mam wolną rękę, a tak jakbym miał się źle dobrać, z kimś się użerać. Kurczę, po co mi to? Fajnie mi się podobało dla mojego bardzo dobrego kolegi, jak on jedyny szczerze powiedział. Dobrze, nie powiem właśnie kto mi to powiedział. To by było krajemu bicie deski w plecy, że Robert, kurde, ja chcę, żebyś się ożenił, żeby tyś nie miał tak dobrze. Żebyś też miał tak przerąbane jak ja. No, przynajmniej szczery chłopak. Powracamy do tego i zawsze jest coś do przodu. Zawsze jesteśmy do przodu.
nawet jeśli o czymś zapomnimy i wrócimy po latach, to szybciej nam się do tego wraca. Pamiętajcie, plus geny. One są właśnie bardzo ważne, bo my cały czas idziemy do przodu. No chyba, że ktoś się cofa, popada w nogi, no to te geny przekaże trochę słabsze. Nie mówcie mi, że nie, i tak prawie większość będzie miała dzieci. A później tylko, dlaczego ono jest takie, a dlaczego ono jest takie? Bo takie było, my też tacy byliśmy, tak? Czym więcej teraz zapracujemy, zawsze było tak, jak sobie pościelisz, tak sobie wyśpisz. I nadal mam tą opinię, że jak ktoś popada narkotyki, sterydy, czy dużo bierze tych środków chemicznych, czy dużo jedzenia takiego, a ciężko się od tego pozbyć, nie oczyści swojego organizmu do tej pory przynajmniej, albo to już, nie wiem, sterydy jak dla mnie to już jest amba, bo tak samo jak było, że niektóre rzeczy już nie produkuje, tam insulina czy testosteron, no i jeśli tam ten komputer się pokrzanił, on sobie zrobi jakimś cudem dziecko, to nie mówcie mi, że ono będzie totalnie zdrowe, będzie zajebiste, bo jak w to wierzycie, to ja chcę tylko widzieć na starość, jak będzie to wyglądało. Ja daję sobie palec, nie, może nie uciąć, ale naprawdę założyłbym się o coś, że za paręnaście lat to będzie wielki problem, będzie dużo ludzi o tym dyskutowało, jak i ilość ludzi, i to mieli być sportowcy, a zrąbali sobie życie czy dzieci. Tak samo jak w Rosji się futruje tyle tych sterydów, żeby oni wygrywali nawet raz na Mistrzostwach Świata w lekkoatletyce, nie pojechali za karę. No bo Rosja ma tyle ludzi, że co tam poświęcić, paru tych najlepszych, co chcą zdobyć złote medale. Jak i tak inni są czyści i znowu będą mieli takie dzieci i znowu będzie można je futrować. A po pierwsze, to jest wszystko nauka. Oni obserwują, co się dzieje. Jak kto chce być tym królikiem doświadczalnym, to niech będzie. Można zaryzykować. Może ja się mylę i może właśnie Dawid, który z nami jeździ, ma właśnie taką zdanie, że to nic nie szkodzi. Te suplementy i doping w stosunku do dzieci. Fakt, że te plewniki są dość mocno chronione. Ale one są chronione, a nie to, co one przekazują, tak? Czyli jak ja będę chlał całe życie, to mój dziadek chlał, a ja też z tym nie będę walczył, to nie mówcie mi, że 50% przynajmniej jest szansy, że moje dzieci też będą miały pociąg do alkoholu. Dla mnie to jest proste i to widać w naturze, w całej ewolucji zwierząt, jak się przypatrzymy, to co Darwin zaobserwował.